W ramach dzisiejszej debaty, drugiej z cyklu debat, tematem jest bunt długich spódnic, kobiety w polityce w Polsce i na świecie. Wśród naszych gości jest pani Beata Siemieniako, witam serdecznie, prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki dotyczącej reprywatyzacji w Polsce, Kasia Gauza, witam serdecznie, programistka, ekspertka i prokuratorka spraw dotyczących Łodzi i prowadząca naszą debatę jest Ania Bojanowska z Fundacji Ambitna Polska. Oddaję głos, nie przedłużając. Super, ja bardzo dziękuję za ten wstęp. Ja nazywam się Anna Bojanowska-Sosnowska i dziś będę miała przyjemność porozmawiać z bardzo fascynującymi kobietami, które są nie dość, że aktywne, to jeszcze, no cóż, nieskromnie myślę, że mogę was przedstawić jako aktywistki i kobiety, które wiedzą, czego chcą i wiedzą też, że społeczeństwo nie jest oderwane od życia codziennego i trzeba walczyć nie tylko o siebie, ale też o byt wspólny. Ja reprezentuję Fundację Ambitna Polska i dzisiaj chciałabym porozmawiać na wstępie troszkę o historii. Nasza debata będzie się składać z dwóch części. Pierwsza część to będzie taka troszkę wdrożeniowo-historyczna, żebyśmy bardziej mogli potem skupić się na refleksjach. Więc rzeczywiście tą pierwszą, mam nadzieję, krótką część poprowadzę chwilowo w pojedynkę, a potem mam nadzieję, że przemagluję z tej strony bardziej radosnej i ważniejszej nasze prelegentki. Ja zacznę od suchara, bo jeżeli debata się nie zaczyna od suchara, to się kończy sucho. Więc suchar jest taki, że mój pan od historii powiedział nam kiedyś na zajęciach, że historia jest kobietą. A dlaczego? Ponieważ ma okres. I o takim okresie chciałabym dzisiaj porozmawiać. Ten okres moim zdaniem można zawrzeć w jednym symbolu. Symbolu parasolki. I czemu parasolki? Utarł się w polskiej rzeczywistości obraz, jako żeby pod koniec roku 1918, przepraszam, już szaleństwo, angina, grupa Polek przeszła przez most, dotarła wzburzona, krzycząc i tupiąc pod willę marszałka i tam skandując żądamy praw, nawalała parasolkami, tuptała obcasami, krzycząc, żeby do nich wyszedł i ustanowił im prawa równe mężczyznom. I osobiście autora tego mitu miałam ochotę uderzyć i to wielokrotnie, ponieważ przekaz, jaki nam się tym mitem próbuje gdzieś tam rozszerzyć, jest bardzo krzywdzący dla Polek, bo Polki nie uzyskały praw wyborczych poprzez darcie się pod willą marszałka i poprzez roszczeniową postawę. Polki uzyskały prawa wyborcze zupełnie w inny sposób, ale o tym za chwilę. Po pierwsze, prawa wyborcze były trendem na świecie. Jeżeli rodząca się Polska, państwo, które przez wiele lat nie istniało na mapie, miało być państwem nowoczesnym w optyce światowej, to musiało się w ten trend wpisywać. Więc takim pierwszym argumentem, który przemawia za tym, że nadanie praw wyborczym Polkom było tak naprawdę stałoby się, gdyby Polki w tym micie nie występowały, to jest właśnie to, że na całym świecie kobiety o prawa wyborcze walczyły i prawa wyborcze uzyskiwały. Rzeczywiście ta walka Polek jest zupełnie różna od walki kobiet na całym świecie. Takim najbardziej znanym przykładem są sufrażystki z Wielkiej Brytanii. Sufrażystki, które walczyły w społeczeństwie dość konserwatywnym i walczyły fizycznie, ponieważ organizowały protesty. Władza nie była dla nich delikatna. Protesty były brutalnie tłamszone. Kobiety bardzo często lądowały w więzieniach. I taką flagową postacią jest Emmeline Pankhurst, która rzeczywiście tak naprawdę wielu twierdzi, że to ona jest
pokazana na tej ikonografii z zupą, ponieważ wielokrotnie lądowała za swoją działalność protestacyjną w więzieniu i któregoś razu stwierdziła, że ile można i ogłosiła strajk, strajk głodowy w więzieniu, więc panowie niewiele się zastanawiając skrępowali ją, włożyli lejek do gardła i karmili jak kaczkę zupą, co by nie umarła, bo przecież nie jest to skandalem, że kobiety protestują, ale martwa kobieta w więzieniu byłaby dopiero skandalem. Rzeczywiście media też nie stały po stronie kobiet, ponieważ feministki były pokazywane bardzo często w prasie jako kobiety, które są szkodliwe, jako stare panny. Prasa wróżyła, co się stanie, kiedy kobiety uzyskają prawa wyborcze. Więc kobiety z prawami wyborczymi miały być takimi dominami, które przejmą role męskie, miały bić mężów, zaniedbywać dzieci, alkoholizować się. Dodatkowo moja ulubiona ikonografia z tamtych lat to jest ta główka w przekroju i ta główka w przekroju miała ilustrować pracę pewnego znanego neurologa, który twierdził, że fizycznie polityka w głowie kobiety się nie mieści. Po prostu mamy takie głowy i tak skonstruowane mózgi, że no nie da rady. Pomiędzy domem, rodziną, małżeństwem i gotowaniem fizycznie, przykro mi panie, drogie panie, no nie podołamy. Kobiety dodatkowo były porównywane do małych zwierzątek, do kociątek, piesków, wszystkich uroczych stworzeń, które były piękne, radosne, cieszyły oczy, ale nie były władne do decydowania o sobie. Prawa wyborcze kobiet były również ukazywane jako zagrożenie. Dodatkowo starano się samym sufrażystkom przeszkodzić w walce o ich prawa poprzez przedstawianie ich w sposób karykaturalny, bo jak wiadomo, kobieta, która chce mieć prawa, musi być albo gruba, albo brzydka, albo niezamężna, a najlepiej to już w ogóle wszystko naraz. Więc jeżeli panna miała być atrakcyjna i wydać się za mąż, to nie mogła być feministką. Dokładnie, jak widzicie, jeżeli nikt mnie nie kocha, to zdecydowanie zostanę sufrażystką, no nie ma wyjścia. W Polsce sytuacja była zupełnie inna, dlatego też, że tło historyczne było zupełnie inne. I wiele osób przypisuje wsparcie ruchu feministycznego samej postaci Piłsudskiego. Ale on prawom wyborczym kobiet nie był wcale, nie patrzył na to w żaden pozytywny sposób, ponieważ uważał, że kobiety są niezwykle wpływowymi istotami i jeżeli prawa wyborcze się kobietom da, to one wtedy będą po prostu przysiąkały poglądami, które zostaną im narzucone. Postacią koło niego jest Aleksandra Piłsudska. I to jest zawsze dość mnie fascynuje, bo jeżeli Piłsudski tak sądził, to nie wiem do którego momentu, ponieważ Aleksandra była feministką zdeklarowaną, dodatkowo była bojowniczką, walczyła zbrojnie, opowiadała się za prawami wyborczymi kobiet i z przekazów, z jej pamiętników wiemy, że lobbowała za tym, aby Polki prawa wyborcze otrzymały. Ale również nie postać Piłsudskiego była kluczowa, jeżeli chodzi o uzyskanie przez Polki praw wyborczych, ponieważ Polki miały bardzo trudną sytuację od wieków. Polki trzymały na swoich barkach całą polskość przez większość historii zaborczych. Rola Polki miała być sprowadzona do matki, do matecznika polskości, do kobiety, która wychowa syna, który będzie walczył o Polskę i wychowa córkę, która przekaże polskość swoim dzieciom. Polki miały mówić, że za Polskę umrzeć warto, miały utrzymywać gospodarstwa domowe, miały pokazywać, czym jest historia, miały piastować wszystko to, co dla tradycji niepodległościowej było ważne. I rzeczywiście oprócz tego, że Polki tę polskość piastowały, to robiły o wiele więcej, ponieważ Polki w bardzo wielu przypadkach, kiedy mężczyźni byli na froncie bądź ginęli, zwyczajnie domy utrzymywały.
Jeszcze przed I wojną światową 25% kobiet w Łodzi utrzymywało swoje domy, 25% robotnic w Łodzi utrzymywały swoje domy jako główni żywiciele. To była ogromna ilość. Dodatkowo, jeżeli mąż umarł, a działo się dość to często, bądź męża zesłano, brata zesłano, syna zesłano, wtedy te obowiązki po prostu dziedziczyły kobiety i były bardzo samodzielne w tym, co robiły, bo zwyczajnie nie miały wyboru. Dodatkowo Polki kształciły się, wyjeżdżały, jeżeli były stać na studia za granicę, jeżeli były mniej zamożne, ale nadal posiadały środki, to skupiały się w tajnych szkołach polskich i starały się być świadomymi obywatelami. One nie były obywatelkami, które nie miałyby świadomości ani politycznej, ani prawnej własnego kraju. One chciały być pełnowartościowym obywatelem. Dodatkowo Polki walczyły terrorystycznie. Polki należały bardzo często do organizacji, które walczyły o niepodległość, chociażby słynne dromaderki, które nosiły pod gorsetami, pod spódnicami, w koszykach nosiły zarówno broń, jak i granaty i materiały wybuchowe, wspierając walki, ale też chociażby słynna Emilia Blater, o której uczymy się w wierszach, ale tak nie do końca wiemy, o co to tam z nią chodziło, ale to była kobieta, która była czynnie w armii polskiej, jeszcze nie wtedy polskiej, ale potem tak. Przecież legionistki też były kobietami bardzo często, pomagały na froncie, miały przeszkolenie wojskowe. I kiedy wiadomo już było, że Polska była wolna, to Polki zaczęły podnosić coraz wyżej głowy i mówić coraz zaraz. Do tej pory, kiedy mówiłyśmy o tym, że my też chcemy być obywatelkami, że jesteśmy wykształcone tak samo jak mężczyźni bardzo często, na naszych barkach spoczywała cała polskość. Do tej pory mówiono nam najpierw niepodległość, potem wasze prawa. No ale już mamy niepodległość. No więc chcemy naszych praw, chcemy być obywatelkami. Dodatkowo Polki przygotowywały się do tej walki już o prawa wyborcze i prawa obywatelskie dużo wcześniej, ponieważ Polki jako jedyne były w stanie się zebrać i spotkać ponad zaborami. Doszło do zjazdu Polek wszystkich zaborów. Tam ustalono, kto będzie reprezentował Polki już w walce o prawa wyborcze i ustalono plan dodatkowy, w jaki sposób rzeczywiście będą to robić. Powstały manifesty, potem powstawały publikacje i rzeczywiście Polki coraz częściej i coraz głośniej mówiły o tym, że te prawa im się należą. Przy tych argumentach tak naprawdę żadna strona polityczna nie mogła odmówić Polkom udziału w odzyskaniu niepodległości, dlatego też ta dyskusja nie była zbyt trudna dla Polek, ale nigdy w pierwszych szpicach tego, że będą na równi obywatelkami z mężczyznami, nie traktowano ich do końca poważnie. I rzeczywiście i zarówno prawica, jak i lewica nie do końca była zachwycona z tego, że Polki prawa wyborcze będą miały. Co ciekawe, to lewica głównie była przeciwko wprowadzeniu praw wyborczych kobiet, dlatego że uważała, że Polki zagłosują tak, jak każe Kościół. Ale kiedy do wyborów doszło, okazało się, że Polki reprezentowały tak naprawdę każde ze stronnictw, jakie dostało się do wczesnego Sejmu. Dostało się tam nas 8. I co ciekawe, byłyśmy w stanie znowu zjednoczyć się ponad podziałami partyjnymi. Nie do końca dlatego, że bardzo chciałyśmy się jednoczyć, ale dlatego, że panowie do końca poważnie nas nie traktowali. Posłowie ówcześni uważali, że kobiety w Sejmie obniżają wartość obrad. Prasa, która wtedy pierwszy raz spotkała się z kobietami w ławach poselskich, miała bardzo duże problemy semantyczne, co zostało chyba do czasów współczesnych, ponieważ
Polki były posłanki były nazywane poślinkami, to moje ulubione, posełkami, poślicami. Różnie prasa próbowała rzeczywiście Polki nazywać. Więc panie nie miały wyboru, zjednoczyły się. Nigdy nie puszczono ich w pierwszych latach sejmowych do ustaw, które były organizacyjno-państwowe. Zajmowały się rzeczami, którymi zajmowały się kobiety w ogóle, czyli pracą u podstaw. Zajmowały się problematyką alkoholizmu, analfabetyzmu. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w polskim Sejmie głosowano prohibicję, ponieważ Polki, posłanki ówczesne uznały, że alkoholizm jest tak potężnym problemem w Polsce, że należy zakazać sprzedaży alkoholu. No tu panowie nie wytrzymali, nie udało się dziewczynom. Ale rzeczywiście dużym sukcesem były ustawy zwalczające prostytucję, handel żywym towarem, ponieważ rzeczywiście wtedy dużym problemem był wywóz polskich kobiet chociażby do Argentyny. I tutaj walczyły. Niestety kariera polityczna Polek nie potrwała długo, ponieważ zaczęła się II wojna światowa i tu Polki znowu nie ustępowały mężczyznom na żadnym polu. Broniły zbrojnie Warszawy, broniły zbrojnie Polski, były we wszelkich organizacjach, wspierały mężczyzn zbrojnie, były pielęgniarkami, sanitariuszkami, saperkami, organizowały szkoły, komplety, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu polskim. I tak samo było też na świecie, szczególnie Stany Zjednoczone pokazały swoją twarz, która miała dać kobietom szansę do tego, żeby zacząć pracować. Wtedy to nie jest oryginalna litografia z tamtych lat. Na podstawie oryginalnego zdjęcia rodzinitowniczki w latach 70. ukuty został ten plakat, ale oryginalne będą za chwilę. Rzeczywiście Stany Zjednoczone bardzo gwałtownie zaczęły zachęcać kobiety do tego, żeby zaczęły pracować. Kobiety zaczęły pracować bardzo tłumnie i bardzo dobrze z tym było. Wzywano je do tego, żeby wstępowały do jednostek pomocniczych armii, żeby zaciągały się jako pielęgniarki, żeby pracowały w fabrykach, żeby jeździły na front. I dzięki temu też Amerykanki uzyskały bardzo szeroki dostęp do rynku pracy. Niestety, kiedy mężczyźni z frontu wrócili, bardzo brutalnie rozprawiono się z kobietami w przemyśle. Większość z nich zwolniono, a jeżeli kobiety zostały, to tylko na podstawowych technicznych stanowiskach, łącznie z tym, że kiedy dla Polek też rozwiązywały się niektóre gałęzie przemysłu i w ogóle niektóre gałęzie rynku pracy, to jedna z sufrażystek powiedziała, że kobieta może dostać tylko pracę małpy, powtarzalną, tylko wtedy, kiedy nie wymaga ona niczego od jej umysłu. I tak samo stało się wtedy z Amerykankami. W Polsce znowu sytuacja była trochę inna, ponieważ zaczął nam panować ustrój, który zakładał, że każdy ma pracować, w tym kobiety. A po następne sytuacja ekonomiczna zmuszała do tego, żeby kobiety również pracowały na równi z mężczyznami. Nie wiem, czy pamiętacie państwo taki flagowy film, może teraz ja zapomniałam, Romans na Mariensztacie? Przygoda na Mariensztacie, tak. To właśnie był jeden z filmów, który miał też zachęcać Polki do tego, żeby również pracowały i również w rolach męskich. Słynne plakaty propagandowe. Rzeczywiście rozwiązano wtedy rynek pracy dla kobiet. Kobiety mogły już tak naprawdę pracować w każdym zawodzie. Równouprawnienie pogolapowało nam już na łeb, na szyję, jeżeli chodzi o teoretyczny dostęp do rynku pracy. Zawody inżynierskie, wyższe studia, wszystko to, co do tej pory było nie do końca dostępne, bądź dostępne wyłącznie dla tych, które mogły sobie pozwolić finansowo na tego typu kształcenie. Teraz było dostępne. Trochę inaczej było z prawami politycznymi, ponieważ teoretycznie partia zachęcała Polki do tego, żeby wstępować w jej szeregi. Bardzo chętnie Polki witano
i też uhonorowywano, szczególnie 8 marca było to święto, które było jednym chyba z takich najbardziej kolorowych w kalendarzu w Polsce. Ale kiedy patrzymy na listę czołowych członków partii, to nie ma tam żadnej kobiety. Oczywiście Polki nie docierały na te eksponowane stanowiska. I cóż, doceniano ich pracę, ale nie doceniano ich życia, ponieważ Łódź była takim generatorem strajków już od 1938, kiedy taki pierwszy, największy strajk zbiorowy miał miejsce w ówczesnej Polsce. Zaczął się on w Łodzi, zaczął się w jednej z łódzkich fabryk, gdzie pracowali zarówno mężczyźni, jak i kobiety, i właściciel fabryki powiedział, że zwolni 50% załogi, a reszcie obniży uposażenie 20%. Wtedy ponad 300 kobiet odmówiło pracy i 24 mężczyzn. Zablokowały fabrykę, zajęły cały teren fabryczny, strajkowały przez około 50 dni, tak mi się wydaje, już troszkę mi unika to, i gotowały w korytach dla koni, spały na podłodze, na tym, co udało im się spod maszyn wygrzebać z resztki na resztkach tkanin. Jedzenie donosili im łodzianie, ale co ciekawe, mężowie tych pani nie byli zachwyceni, jeżeli chodzi o ich przynależność do strajków. Zdarzało się, że panowie próbowali wtargnąć na te fabryki i wyciągnąć żonę ze strajku, albo wręcz rozbijali okna, krzycząc, żeby do domu wróciła. Co jeszcze ciekawsze, kobiety raz w tygodniu miały wychodne ze strajku po to, żeby oprać, ugotować rodzinę i posprzątać w domu. No cóż, w 71 Polki, w 70 tak naprawdę, potem strajk rozciągnął się i zaczął od nowa, w 71 pierwsze zbuntowały się, jeżeli chodzi o sytuację fizycznie, braku dostępu jedzenia w sklepach i podnoszenia cen. Wtedy stanęły zakłady w Polsce, ale największy strajk miał miejsce w 82 i rzeczywiście ponad 50 tysięcy kobiet, nie tylko kobiet, ale głównie z Łodzi, z okolic Łodzi wyszło na ulicę i domagało się jedzenia, domagało się tego, żeby w sklepach były produkty, którymi będą mogły nakarmić swoje dzieci, produkty, dzięki którym wyżywią rodzinę. I rzeczywiście strajk pomógł, jak za każdym razem, kiedy kobiety wychodzą na ulicę. Dość ciekawą częścią naszej historii, która jest, myślę, że ważna w tym kontekście, jest Solidarność, w której kobiety z szacunków wynika stanowiły równe 50%. Zajmowały się praktycznie wszystkim, od organizacji bibuły, zapasów, od logistyki, przechowywania fantów, ukrywania członków Solidarności, których akurat ścigano, były również internowane. Brały również udział w strajkach w stoczni. I to jest moje ulubione zdjęcie, ponieważ potem przyszedł okrągły stół. Wyłoniono reprezentantów. Wyłoniono również do reprezentowania przy okrągłym stole trzech księży oraz dwie Polki. W trakcie okrągłego stołu udział przy stole plenarnym mogły wziąć tylko dwie kobiety. Tak naprawdę jedna została wymieniona. Jeden pan nie mógł już dalej brać udziału, więc wtedy na jego miejsce przyszła koleżanka. Było jeden do jednego. Jedna kobieta po stronie rządowej, druga kobieta po stronie opozycji, i no, pokazuje nam to, że to 50% w pewnym momencie nam się znów, tak jak i w partii, rozpłynęło. Do tej pory mieliśmy kobiety premierki, prezydentki, przynajmniej kandydatki, liderki partii. A no jak to jest z tymi kobietami w polskiej władzy? Teoretycznie walczyliśmy i sądzimy, że kobiety wszędzie mają równy dostęp i wszędzie po 50%. Ale w Polsce nie ma parytetów, co czasem się niektórym dziennikarzom myli. W Polsce mamy kwoty.
Kwoty oznaczają, że przy rejestracji list wyborczych na każdym szczeblu musi być minimum reprezentacja 35% każdej z płci. Praktycznie wygląda to tak, że przy każdej liście wyborczej, kiedy się rejestruje, trzeba sprawdzić, czy nie ma, czy jest tam 35% kobiet. I w Polsce zazwyczaj te kobiety rzeczywiście jeszcze nie zawsze są polityczkami, które się garną i nie zawsze są na pierwszym miejscu. Są partie, które wprowadziły suwak, czyli system, że na pierwszym miejscu, jeżeli jest mężczyzna, na drugim kobieta, na trzecim mężczyzna i tak dalej, i tak dalej. Bądź odwrotnie, jeżeli na pierwszym miejscu jest kobieta, potem mężczyzna, tak dalej, i tak dalej, ale jest to dopiero ułamek. Do tej pory, jeżeli chodzi o liczbę kobiet, które dostają się potem do różnych organów władzy, to jesteśmy właśnie na poziomie parytetu, jeżeli chodzi o wybory samorządowe chociażby. Cały czas nasza reprezentacja, jeżeli chodzi o dyskusje medialne, wygląda bardzo często tak. Tak wyglądało po ostatnich wyborach samorządowych. Panowie dyskutowali o tym. I cóż, mamy 2018, czyli stulecie praw wyborczych kobiet. W mediach nie dzieje się nic. W kraju, w których koncert jest organizowany z okazji wszystkiego, w którym politycy uwielbiają być na zdjęciach rocznicowych, a z okazji stulecia uzyskania praw wyborczych przez połowę społeczeństwa nie dostałyśmy nawet zaproszenia do Sejmu dla tych, które przez te 100 lat miały szansę reprezentować Polaków. Nie miałyśmy żadnej fety, która miała poziom ogólnopolski. Nie miałyśmy niczego oprócz wzmianki w wiadomościach. Prawa wyborcze kobiet, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zostały one zauważone, skończyły się tylko i wyłącznie na działaniach oddolnych, czyli działaniach, które organizowały w gruncie rzeczy NGOsy i lokalne aktywistki. Jeżeli ktoś sądzi, że coś się zmieniło chociażby w postrzeganiu kobiet, to pomimo tego, że mija 100 lat, to uroczy koteczek, który nie ogarnia, czym jest intelekt, cały czas może się znaleźć w podręczniku do szkoły podstawowej. Cały czas niektórzy kandydaci nie ogarniają, gdzie ta polityka może się zmieścić w tym naszym mózgu. Też nie do końca, nie wszyscy jeszcze wiedzą, co z tymi pieniędzmi, jak to te kobiety krnąbrnie by mogły z tymi pieniędzmi potem poszaleć. No też kobieta w polityce to kobieta na pewno krwiożercza i wyzwolona. I cóż, mamy też rok, w którym zaczęły się znów protesty, fala ogólnopolska. I zaczęły się parasolki, tak jak 100 lat temu, chociaż ja w to nie wierzę. Parasolka służyła jako narzędzie zbrojne, tak służy nadal, ale służy różnie. Ja bym chciała, żeby nie służyła tak, ale to ja bym może chciała. I o tym chciałabym dzisiaj z naszymi paniami porozmawiać, bo w ogóle już teraz nic nie będę robić, więc chciałabym zapytać, gdzie jesteśmy teraz jako Polki, jako kobiety, które chcą być aktywne społecznie? Czy coś się zmieniło? Ojej, czy coś się zmieniło? Zależy na jakim polu oczywiście, bo w pewnych kwestiach są postępy. Chociażby to, co zauważyłaś, jeśli chodzi o dostęp do wyższych studiów, w ogóle do powszechnej edukacji. To rzeczywiście była walka dosyć spora, nawet jeśli prawo było, to było jeszcze konwenanse i to w jakiś sposób rodziny po prostu i mężczyźni ściągają kobiety w dół, co zresztą dzisiaj wciąż jeszcze może występować, natomiast kobiety zdaje się, jeśli chodzi o wykształcenie to przodują, wykształcenie wyższe. Kwestia, która jest myślę, że ważna, ale nie tylko, to jest to, jak, w jakich warunkach tak naprawdę kobiety żyją, bo one bardzo często ponoszą konsekwencje różnych nietrafionych polityk społecznych. To są przeważnie osoby, które są zatrudnione
w tych pracach niskopłatnych, w tych pracach, które uważa się, że są dla idei, czyli mamy to, co się dzisiaj zakończyło, czyli strajk nauczycielek chociażby. Doszliśmy do tego pielęgniarki, w ogóle wszystkie te społeczne zawody, które są zwykle bardzo, bardzo sfeminizowane i traktowane po prostu w, no cóż, po macoszemu, jako właśnie jako misję. Też bardzo często na barkach kobiet jest wciąż dom. To w jaki sposób wyglądają, jak wiąże się koniec z końcem w domu, to jest bardzo często jeszcze na głowach kobiety po prostu, gdzie mężczyzna może mieć po prostu prawo do tego, żeby, nie wiem, mieć jakieś załamanie, mieć przerwę w pracy i tak dalej, to zawsze jednak kobieta jest tą osobą, która musi mocno, no musi wiązać z koniec skończeń, jakoś stanąć na głowie, żeby rodzina funkcjonowała. Są to, co jeszcze do tego, no to jest jakby kwestia też no, takiego utrzymania socjalnego, jeśli chodzi na przykład w kontekście łódzkim o włókniarki, o to, co, o te nietrafione rewitalizacje, gdzie, których ofiarą pewnie też w dużym stopniu padną kobiety, które są po prostu z tych terenów, rodziny, kobiety z tych terenów są po prostu gdzieś. No i sytuacja nie jest im udzielona jakaś sensowna pomoc, nie jest prowadzona rewitalizacja w tym sensie społecznym. Natomiast co się sama spotkałem z sytuacjami na przykład na ulicy Włókienniczej, że osoby, które są niepełnosprawne są, ale zadłużone, co z wielkim problemem, są eksmitowane do mieszkań. W tym przypadku była osoba na przykład chora, miała chore nogi, no, na piętro, z dala od sklepu i tak dalej. To są takie ciche, bardzo często historie, bo też mamy do czynienia do niedawna z osobami, które rzadko protestowały, ale to, co mnie zarówno w kontekście strajku nauczycielskiego, jak i czarnych protestów, to, co mnie zachwyca, to że tak naprawdę siłą przewodnią, osobami, które prowadzą te strajki, to są właśnie kobiety. To są osoby, które dzisiaj bardzo często są właśnie po tej stronie progresywnej, postępowej. I nawet to widać w ruchach, jakby ściśle w podziale politycznym, że jeśli mamy podzielną prawicę i skrajną prawicę, to tam są przeważnie mężczyźni. Skrajna prawica to są przeważnie mężczyźni. A tam coś powiem, ale... Okej, dobrze. Natomiast jeśli chodzi o podział poglądów, nie wiem, oko, pres, gdzieś po prostu widziałem całkiem niedawno to, że jeśli chodzi o poglądy takie może nazwać fundamentalistyczne to po pierwsze już zupełnie nawiasem jest coś takiego jak konserwatywna kontrrewolucja, czyli Ordo Iuris i te potomne, że tak powiem, twory i właśnie ruchy nacjonalistyczne. Natomiast kobiety są bardziej po tej stronie postępowej, czyli na przykład w przypadku czarnego protestu w Łodzi, to no nie było tak licznego protestu od trzeciej RP w Łodzi. Nie było, po prostu. Więc tych przypadków, tych przykładów jest myślę o wiele więcej. No, tak samo przykład ZNP jest bardzo świeży, natomiast też głównie protestowały kobiety. Dobra. Dobry wieczór. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie w ogóle na tę dyskusję, bo mimo, że jest tu pierwsza rocznica zdobycia praw wyborczych przez wywalczenia praw wyborczych przez Polki, to mimo wszystko, tak jak zauważyłaś, nie odbiło się to szerokim echem, że jeszcze 100 lat temu pół społeczeństwa było pozbawiono tego głosu. Więc cieszę się, że możemy tutaj o tym dyskutować w tą kolejną rocznicę. Jeżeli chodzi o to, gdzie jesteśmy teraz, no to mogę się zgodzić z tym, że zależy na którym poziomie, na jakim, w którym obszarze. Na pewno
coś udało się przez te 100 lat wywalczyć, nie da się powiedzieć, że jesteśmy w tym samym punkcie. Na pewno mamy prawo wyborcze, dostęp do edukacji i takie prawa na takim poziomie trochę deklaratywnym. To znaczy, mam wrażenie, że dzisiaj wypowiedzi polityków, zazwyczaj polityków, ale może też polityczek, dotyczące tego, że kobiety i mężczyźni nie powinni mieć równych praw, to jest raczej mniejszość. No, zdarzają się takie przypadki, ale na takim poziomie deklaratywnym, no jasne, oczywiście, że przecież wszyscy jesteśmy równi. Ale kiedy zaczniemy wchodzić w szczegóły, to się okazuje, że do wywalczenia jest jeszcze bardzo dużo. Moim zdaniem i moje zdanie też wynika z tego, czym się zajmuję na co dzień, bo nie jestem badaczką, natomiast na co dzień współpracuję z lokatorkami i osobami w trudnej sytuacji mieszkaniowej, osobami, które w Warszawie walczą z reprywatyzacją. I moje doświadczenie jest takie, że w zdecydowanej większości są to kobiety. Natomiast nie słyszałam, żeby ktoś tak starał się zaakcentować, że ruch lokatorski to jest ruch bardzo kobiecy. Raczej przewodniczący tego ruchu, twarze tego ruchu to są mężczyźni. Jan Śpiewak, Piotr Ikonowicz, w Warszawie są jeszcze inne postaci, których tu już nie będę wymieniać, bo są takie lokalnie działające. Jest wyjątek Jolanta Brzeska, ale Jolanta Brzeska została zapamiętana dlatego, że została spalona żywcem. Natomiast działaczek takich jak Jolanta Brzeska jest bardzo dużo i one zazwyczaj pozostają anonimowe. Zazwyczaj jest tak, że na demonstrację, mimo tego, że reprywatyzacja dotyczy całej rodziny i mężczyzny, i kobiety, i dzieci, to na demonstrację idą kobiety razem z dziećmi. Tak samo, jeżeli trzeba coś załatwić w urzędzie i tak dalej. Więc myślę, że ten ruch też jest bardzo sfeminizowany. Historia innych strajków o prawa socjalne w Polsce też jest historią strajków kobiet, chociaż nie zawsze jest to widzialne. Teraz staramy się podkreślać, że ten strajk nauczycieli, przecież zawsze mówimy strajk nauczycieli, jest strajkiem większości kobiet, ale też mam wrażenie, że nie od początku to zauważano. Strajk rodziców osób niepełnosprawnych to też był w większości strajk, na którym widziałam twarze kobiet. Więc myślę, że w tej kwestii walki o prawa socjalne, która moim zdaniem jest największym wyzwaniem dzisiejszego feminizmu w Polsce, walka o prawa socjalne moim zdaniem w większości prowadzą kobiety. I ta walka wydaje mi się o tyle ważna, że wywalczenie czegoś na tym polu będzie dotyczyło wszystkich. To znaczy wywalczenie lepszego dostępu do mieszkań to będzie coś, na czym skorzystają nie tylko kobiety i dzieci, chociaż jak wiemy 95%, jeśli się nie mylę, osób, które samotnie wychowują dzieci w Polsce to są kobiety, więc ten wywalczenie prawa do mieszkania nie będzie dotyczyło tylko kobiet, tak samo wywalczenie dobrej edukacji nie będzie dotyczyło kobiet, tylko całego społeczeństwa i naszej przyszłości. Tak samo walka chociażby pracowników wymiaru sprawiedliwości też w większości kobiet będzie dotyczyła lepszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że to jest teraz coś, na czym ta walka polega. Rzeczywiście, jesteśmy coraz lepiej wykształcone i jeżeli chodzi o te no to wykształcenie do magisterskiego, to przodujemy, jest nas ponad 60%, ale giniemy już przy wyższych, przy studiach doktoranckich, studiach trzeciego stopnia. Jest nas zdecydowanie mniej, jeżeli chodzi o dalsze szczeble naukowe, jest mniej kobiet profesorów. Kobiety nie mogą pracować we wszystkich zawodach, chociażby pierwsza dama, chociaż pracuje, pełni funkcję reprezentacyjną, nie może pobierać uposażenia. Takim moim pierwszym zderzeniem się ze światem było, i to znowu będzie suchar, ale tym razem autentyczny, jak moja mama zapytała dziecko, kim chcesz w życiu zostać, więc mój mózg zaczął pracować na szybkich obrotach i stwierdziłam, Boże, 7 lat, mało w życiu widziałam, że tam 5, więc człowiek, który chodzi zawsze na różowo, ma wielką biżuterię, wszyscy się kłaniają, dają prezenty, mamo chce być biskupem. Nie dało się. Ale też, tak jak mówiłyście, jeżeli chodzi o strajki, to kobiety zazwyczaj są tą częścią, tą zbiorowością, bo strajkują zazwyczaj ci, którzy mają
najniższe uposażenia i to właśnie pielęgniarki, to właśnie nauczycielki, to właśnie opiekunki. Z drugiej strony, kiedy strajkują górnicy, to zawsze jest szansa, że dojdzie do zwarcia z policją i wtedy te sceny będą krwawe. Za to Białe Miasteczko całkiem łatwo rozmontować. No i gdzie jesteśmy? Bo z jednej strony coraz chętniej startujemy chociażby w wyborach na te najniższe szczeble władzy, czyli do władzy samorządowej, ale im dalej w las, to tylko 18% z całej puli kandydatów na włodarzy miejskich, to były kobiety. Dlaczego kobiety giną? Dlaczego tak jak w czasach Solidarności, pomimo tego, że stanowiłyśmy 50%, to do okrągłego stołu przystąpiła ze strony Solidarności jedna? Czy to jest wina historii, czy coś w nas, czy może edukacja? Może teraz zacznę od Beaty. Jeżeli chodzi o zaangażowanie kobiet w życie polityczne, trudno mi jest wskazać takie jasne przyczyny. Natomiast myślę, że zaangażowanie kobiet w takie w pełną politykę, czy też awansowanie kobiet na przykład w szczeblach, po szczeblach struktury akademickiej jest trochę związane z tym, że wciąż kobiety, tak jak było na obrazku, mają na głowie tyle rzeczy do zrobienia, że często rezygnują na przykład z kariery naukowej na rzecz tego, żeby zająć się domem, wychować dzieci i tak dalej. Myślę, że w wielu przypadkach to może być ta przyczyna. Mieliśmy na przykład w Warszawie wybory do rad osiedla, czyli organu, który nie jest zbyt decyzyjny, ale może w jakiś sposób wpływać na decyzje na poziomie samorządowym. Konkretnie chodziło o to, żeby kamienice, które należą do miasta, podłączyć do centralnego ogrzewania. Dlatego, że w Łodzi zdaje sobie sprawę z tego, że jest bardzo podobny problem, że część kamienic nie jest podłączona do centralnego ogrzewania, co oznacza, że trzeba być odpowiednio biednym, żeby dostać mieszkanie komunalne, ale bogatym, żeby zapłacić rachunek w wysokości 2000 zł za miesiąc za prąd. Bo przecież nie będę oszczędzać jako matka na tym, żeby jak dzieciom jest zimno. A kobiety dbają o to, bo zazwyczaj to one na nich spoczywa ciężar wychowania dzieci, żeby jednak dzieciom zimno nie było. Więc wydaje mi się, że jeżeli się tyle energii poświęca, jeżeli wracając do tych lat osiedlowych, się zagubiłam, kobiety tam kandydowały i zdecydowały się jakby zaangażować w tę walkę, chociaż to była jakby taka forma zinstytucjonalizowania wcześniejszej ich walki na poziomie aktywistycznym. I mimo tego, że rady osiedla nie są organem, który wymaga bardzo dużego, w sensie czasowym, zaangażowania, to w jakiś sposób ich to przerażało, bo to już było takie związanie, bo ten aktywizm można zrobić z doskoku, a już kiedy się w coś angażuje, w jakieś takie ciało, które jest nazwane, to po prostu przerażało, że one nie mają czasu na to, no bo przecież one muszą mężowi ugotować, dzieci wychować, na demonstrację pójść, eksmisję zablokować i jeszcze mają na rady osiedla chodzić, więc jakby to było często dla nich coś, co ich przerażało, natomiast często też było to czymś, co powodowało, że teraz czują, że to jest ważne, że nagle odkrywały, że ich walka może być nie tylko taką walką nieformalną gdzieś tam z doskoku, ale że one teraz będą zasiadać w jakiejś radzie. Więc dla części z nich to było coś wspaniałego. Natomiast mam wrażenie, że wiele z nich dopiero odkrywało, że one mogą w ogóle kandydować do tych rad osiedla, które nie mają żadnych wiążących uchwał, wydaje mi się, że żadnych, że mają tylko jakąś tam rolę doradczą, ale no i samo to przejście takie z myślenia ja mogę do ja robię odbywało się w wielkich mękach i myślę, że po prostu często nie bierzemy pod uwagę tego, żeby wyjść poza, że mamy tyle rzeczy dookoła do zrobienia wokół siebie, że trudno nam wejść jest na ten wyższy poziom. Ale zapewne jest to jedna z wielu przyczyn, do których kobiety się mniej angażują w życie polityczne. Angażują się, ale znikają. No tak, znikają, natomiast no, wydaje mi się, że są, że niektóre z nich się angażują z takiej frakcji, powiedziałabym, no, liberalnej bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie na polu tych praw socjalnych i pójście
za ciosem i zmianę tej walki aktywistycznej w walkę polityczną, no to tutaj się po prostu gdzieś zatrzymują możliwości czasowe. Okej, mogą być to możliwości czasowe i też się z tym zgadzam. Ja z takiej działalności aktywistycznej widzę, jak jest demonstracja, to nawet jak facet nie za bardzo ma do powiedzenia w temacie, to pierwszy się garnie, żeby mówić coś do mikrofonu. I to jest bardzo częste. I kobieta, chociaż przynajmniej tutaj w Łodzi, kobiet jest bardzo dużo w aktywizmie, raczej ustawiają się w roli ogarniaczek, żeby było, że nie wiem, żeby było nagłośnienie załatwione, żeby, nie wiem, kolejność rozmówców była odpowiednia, żeby demonstracja była zgłoszona, żeby była informacja prasowa puszczona i to jest wszystko spoko. Jak przychodzi do demonstracji, to właśnie się pojawia jakiś mądry facet, który chce przemawiać, więc to przejście i to też po lokalnych partiach nawet widać, że partie, które jakby zakładają ten parytet w pełni, czasami po prostu wypychały wręcz kobiety, żeby przemawiały. Nie chciały i trzeba było je wypychać. Bo tu też może działać coś, co się nazywa, nie wiem, syndromem oszusta na przykład, czyli nie jestem zbyt przekonana do tego, że powiem coś mądrego, albo właśnie moja praca jest już wykonana, okej, ogarnęłam to, co jest, ale może są też, nie wiem, osoby, które są bardziej kompetentne w temacie i powinny wyjść, albo nie potrafi przemawiać wystarczająco dobrze, żeby zrobić jakieś wrażenie, albo sprzedać dobrze mój punkt widzenia, nasz punkt widzenia. Więc tu też może być bariera psychologiczna. Ja bym jeszcze dorzuciła taki element z mojej bułki, czyli no kwestię historii, że też te dopiero od jakiegoś czasu, od kilku lat, herstory, ale to bardziej są działania oddolne, pokazują też kobiety w działaniu, że hej, w wieku XX było bardzo dużo Polek, nie tylko Polek, kobiet na całym świecie, które były zaangażowane w wiele, wiele spraw, w naukę, już nie, jakby odchodząc od tego patriotycznego modelu, że kobiety też się biły i też strzelały, ale były zaangażowane w naukę, były w Polsce, Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz, Teresa Pajkowska tworzyły polskie komputery typu K202 czy Mera 400, co dla mnie, która, no osoby, która jest programistką, to jest takie wow, nie? Jakby były wcześniej kobiety w tym zawodzie, robiły bardzo ważne rzeczy, projektowały procesor, na przykład K202. Więc to jest dopiero coś, po co sięgają tak naprawdę grupy hobbystyczne i próbują różnymi tam kanałami to, taką wiedzę wprowadzić, a to może w jakiś sposób wzmacniać. Tak jak osoby, które wchodziły na czarnym proteście, były wzmocnione ogólnie w Polsce mitem kobiet z Islandii, które wyszły, zaprotestowały, zrobiły strajk. W Łodzi tutaj gdzieś za plecami miałyśmy włókniarki, 71 roku, to taka wiedza historyczna, wiedza o jakichś takich wzorcach, o kobietach w działaniu jest, myślę, że bardzo ważna. Tego, jak wspomniałem, brakuje, ale to jest też kwestia historii, to się bardzo wiele narracji bije, szczególnie od 2015 roku. Ja pamiętam, że gdzieś czytałam, że nawet Baliński powiedział, że gdyby Polska dała szansę Marii Skłodowskiej, to by nie była Skłodowska-Curie, a Polska miałaby Nobla II. I no to prawda, ale syndrom oszustki udowodniony ostatnio rzeczywiście dotyka kobiety, ale w równym stopniu co mężczyzn, tylko że oni się tego nie chcą przyznać. No więc co zrobić, żeby te dziewczyny, które zaczynają, albo kobiety, które stały do tej pory za plecami mężczyzn, wyszły, powiedziały głośno, własnym głosem, że te pomysły, które często są czytane na różnych manifestacjach z kartki, to są też ich pomysły, albo wręcz napisane przez nie. Czy jest szansa na to, żeby te kobiety, które są teraz czynne, były jeszcze polityczkami czy aktywistkami, które podpisują się jako
jako walczące, jako zdobywające poparcie, czy w ogóle musimy zacząć od dziewczynek, które są teraz w podstawówce i w przedszkolu i skupić się może dopiero na socjalizacji pierwszego pokolenia kobiet, które będą świadome swoich możliwości jako obywatelki. Wszystko naraz, ja mogę tylko rozwinąć to, co powiedziałaś. Z jednej strony jestem zachwycona tym, co się... nie mogę powiedzieć, że dzieje tylko od 2015 roku, bo to jest coś widocznego, bo kobiety były aktywne wcześniej w ruchach lokatorskich, jakichś alternatywnych, antykapitalistycznych i tak dalej, gdzie ja się obracałam. To rzeczywiście tych kobiet było bardzo dużo, ale to, co... pewne napięcie, które się wytworzyło od 2015 roku i to, że kobiety są liderkami na tych barykadach, to jest super ważne i to dodaje siły, bo myślę, że z każdym kolejnym protestem, jak idzie inna grupa o swoje postulaty, nie zawsze dany protest czy strajk jest wygrany. To też trzeba widzieć, to też powinna być wielka nauka w ogóle z naszej historii, że jakby nie wszystko od razu da się osiągnąć, ale trzeba próbować, tak? Czyli na przykład jak dzisiaj strajk został przerwany i Aleksandra, moja partnerka, była akurat w szkole i siedziała ze swoimi, bo akurat zaprosiły ją jej dawne nauczycielki, siedziały w tym pokoju nauczycielskim, były po prostu zniesmaczone tym, co leci z telewizji, że jest strajk przerwany. No i postanowiły wypisać się ze związku zawodowego. I to jest straszne, dlatego że może się zapiszą do innego związku. No, mam nadzieję, że taka będzie reakcja, ale jeśli na przykład ten przegrany na razie strajk spowoduje, że aktywność kobiet się załamie na tym polu, że nauczycielki nie wykorzystają tego potencjału, który mają, czyli nie zawiążą tej wspólnoty w ramach związku, czy poza związkiem, czy w ramach innego związku, tych kobiet, które działały i aktywnie strajkowały, no to może być kruchą, mam nadzieję, że tak będzie. I to będzie taki krok kolejnej jakby grupy, która będzie się organizowała i w dogodnym momencie, a ten moment na pewno przyjdzie, że te kobiety wystąpią i kolejny raz aktywnie zawalczą i może te postulaty wygrają. Ja widzę bardzo wielką wartość w tym, że wiele grup społecznych zaczyna artykułować swoje potrzeby i to są nie tylko potrzeby związane z prawami politycznymi, ale prawami socjalnymi czy prawami z zakresu prawa pracy. No i właśnie, ja nie wiem, ja cały czas mam znak zapytania, co zrobić, żeby kobiety wyszły z tej roli ogarniaczek, strajkujących. Ale mimo wszystko widzę, że to jest coś, co przecierpa nie miało miejsca. I to jest, kurczę, wielka ewolucja. W przypadku czarnego protestu to były nowe kobiety. Tak jak na przykład łódzkie dziewuchy, to było nowe pokolenie, bo wydaje mi się, że niestety to starsze pokolenie po prostu feministek wychowało kogoś z jednej strony, ale z drugiej strony po prostu weszły w ruch nowe osoby z zupełnie nowym doświadczeniem, innym spojrzeniem, które zorganizowały strajki, bo część kobiet, które organizowały czarne protesty, w ogóle wcześniej nie działało w ruchu feministycznym, które dopiero poznawało starsze pokolenie, więc może też jest nadzieja w tym młodszym pokoleniu i zawsze to jest, jakby w pracę trzeba prowadzić na wielu polach, ale ja też widzę, że samoczynnie na innych polach też się coś dzieje, czyli na polu informatyki na przykład bardzo dużo zawiązuje się grup kobiet takich, no nie wiem, samopomocowych, tak, czy tam nie wiem, Pi Girls na przykład, które się uczą i wymieniają doświadczeniami w programowaniu z Pythona. To też często są to grupy gdzieś poza tym ruchem feministycznym, który jakby nawet sam ruch się tym nie zajmuje, ale takie po prostu to pączkuje w całej Polsce, tak? I to też jest działaniem jak najbardziej feministycznym, bo to oczywiście bardzo można mówić o tym, że na polu komputerów i gier i w ogóle w latach 80. i 90. po prostu to
że tak powiem, reklama była kierowana głównie do mężczyzn i tu też to było pole, na którym trzeba było sobie wywalczyć, ale to, co ja odkryłam niedawno, to, że jest sporo kobiet komentatorek piłki nożnej, które, nie wiem, na Twitterze czy na Instagramie mają od cholery po prostu fanów i fanek. Coś, co jeszcze, nie wiem, 10 lat temu było zupełnie nie do pomyślenia, ale to są takie wyłomy, które się dzieją ale nowe pokolenie, tak? To jest, tym trzeba pokładać nadzieję. Ja zgadzam się ze wszystkim i uważam, że jest na wszystkich frontach trzeba działać. To jest super fajne, że powstają jakieś feministyczne kolorowanki dla dziewczynek, albo że nawet, nie wiem, no, mogły się teraz przebierać ze superbohaterów, albo jakoś tam żonglować trochę tymi superbohaterkami, które nie są już tylko księżniczkami, ale też po prostu silnymi laskami, które są sprytne i potrafią zawładnąć światem, cokolwiek. Myślę, że podzielam jakby ten entuzjazm, że super rzeczą jest to, że praktycznie poczekuje bardzo dużo różnych inicjatyw, co jest ciekawe dla mnie. Nie wszystkie używają tego słowa feminizm, chociaż powoli mam wrażenie, że to słowo na F jest odczarowywane. Myślę, że wciąż określanie siebie feministką, ale coś tam jest popularne. Ten feminizm w dużych ośrodkach jest czymś, do czego można się przyznawać i deklarować. W mniejszych ośrodkach może jest większy problem. Z tego, co rozmawiam z osobami z takich ośrodków, ale nie wiem, jak to dokładnie wygląda, tak powiedzmy, jak badania na przykład, co badania na ten temat mówią. Ale jeżeli chodzi właśnie o te inicjatywy, które nie używają słowa feminizm, a są feministyczne, podam dwa przykłady z dwóch różnych porządków. Jeden to jest Socjalny Kongres Kobiet, który powstał trochę jakby w kontrze do Kongresu Kobiet, tego organizowanego już od dawna, mówiąc, że my kobiety, pracownice żłobków, my pielęgniarki, nauczycielki, lokatorki, nie mamy swoich reprezentantek na Kongresie Kobiet, który walczy o inne prawa, o prawa pracodawców, bizneswoman i tak dalej. Nasze problemy są trochę inne. Moim problemem jest to, że ja nie mam na czynsz, a nie, że nie mam w co zainwestować. Więc stworzył się właśnie ten Socjalny Kongres Kobiet. Dwa razy już miał miejsce w Poznaniu. Były tam pracownicy ze Związku Zawodowego Amazon, lokatorki z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, pracownice przedszkoli, które wyłączyły sobie podwyżki i naprawdę dawno nie było na tak budującym wydarzeniu, w którym po prostu ta niewidzialna, bo ona jest zupełnie niewidzialna, ta walka. Nigdy nie słyszałam wcześniej o pracownicach Amazona, które po prostu tak dzielnie walczą, że wow, nie sądziłam, że tak jest. Nigdy nie słyszałam o tym, jakie sukcesy mają przedszkolanki poznańskie w walce z samorządem. Nigdy nie widziałam też, jak lokatorki same mają okazję, a nie za pośrednictwem swoich reprezentantów męskich, opowiadać o swoich zdobyczach, o tym, jak przekonały jakieś tam władze, żeby podłączyły tę kamienicę do centralnego ogrzewania i są po prostu z tego dumne i chcą o tym mówić i widzą, że ten ruch jest jakoś dziwnym trafem kobiecy. I podczas całego tego Socjalnego Kongresu Kobiet ani razu nie padło słowo feminizm. Jakby nie wiem trochę dlaczego, ale znaczy trochę wiem, trochę nie wiem. Może wcale nie trzeba było tego słowa używać, skoro jakby ono jest aż tak niezbyt. Wiele kobiet po prostu nie czuje jakby tego, albo określać się feministkami, ale są lokatorkami walczącymi. A drugi przykład, w którym też się nie używa słowa feminizm, ale jest z innej beczki. To jest zespół do spraw kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. To jest inicjatywa, która powstała niedawno. Wszystkie te kobiety, które ja kojarzę, adwokatki, które tam są, określają siebie jako feministki, określają siebie jako adwokatki, chociaż nie wszystkie. Niektóre jednak wolą zostać przy tradycyjnym adwokat, który pozwoli stać się po prostu kobiecie, stać się takim człowiekiem na równi z drugim człowiekiem i bez konieczności tłumaczenia się, że jest się kobietą, więc coś tam. Naprawdę marzę o tym świecie i mam nadzieję, że za niedługo już taki świat będzie.
Dziękuję. Ja z uporem maniaka walczę z jedną gazetą, która raz do roku, raz na kwartał robi artykuł podsumowujący wszystkie fryzury naszej pani prezydent. Nie ogarniam dlaczego, ale robi. Czy macie państwo jakieś pytania? Jasne. Ja mam, po pierwsze dziękuję za tą informację o socjalnym kongresie kobiet, bo powiem szczerze, jestem zaskoczony, że to przeoczyłem w rzeczywistości polskiej. Teraz będzie w Toruniu, 11 maja. To co pani powiedziała jest no, najbardziej takie odkrywcze dla mnie dzisiaj. Natomiast mam takie pytanie związane z tym, co Państwa zdaniem mogłoby łączyć kobiety, symbolicznie rzecz ujmując, z lewa i prawa, jaki temat dzisiaj w Polsce połączyłby najwięcej kobiet? Bo tak sobie myślę, że ten temat związany z prawem wyborczym, on był takim tematem bardzo łączącym. I zastanawiam się, jaki typ tematu pani uznałyby dzisiaj, że połączyłby, no już tak powiem skrótowo, kobiety słuchające Radia Maryja i świat kobiet czarnych protestów. Ja odpowiem pierwsza, bo to zajmie krócej. Ja po prostu nie wiem. Wydaje mi się, że prawa wyborcze to właśnie był, to jest dokładnie temat, który jest wdzięczny, bo w polityce uczestniczą kobiety z różnych opcji. I to jest taki, no powiedziałabym, mało kontrowersyjny temat. Są pewni politycy, którzy postulują ograniczenie praw wyborczych kobietom, ale wydaje się, że raczej jesteśmy już na takim poziomie konsensusu, że to wszystko raczej jest okej. Okay. Trochę czarny protest był takim czymś, co łączyło na większą skalę, dlatego że w tej samej demonstracji brały udział kobiety, które są i za utrzymaniem obecnego stanu prawnego, i za liberalizacją. Więc może też dzięki temu ten protest był tak liczny. Myślę, że postulatem, który nie wzbudza jakichś takich większych kontrowersji, natomiast to jest problem określonej klasy społecznej, to jest problem równych płac za równe, za to samo, tak, za tę samą pracę. To wydaje mi się takim też mało kontrowersyjnym, dla którego większość mogłaby przystać. Natomiast no, to jest problem, który dotyczy raczej osób na wysokich stanowiskach, a nie, tak wynika ze statystyk, przynajmniej które są mi znane, niż osób, które, no na przykład właśnie problemu budżetówki, gdzie... Ze względu na prawo pracy w Polsce i na to, że mamy minimalną pensję, rzeczywiście nam to, ta różnica wynagrodzenia umyka. Po prostu jest inna niż tam, gdzie nie ma pensji minimalnej. Inaczej się też... Ale to też wynika z tego, jak dużo osób po prostu zarabia pensję minimalną, więc ta równość, ta względna równość wynagrodzeń w skali europejskiej, ona nie jest, my jesteśmy gdzieś wysoko nawet. Zgadza się, ale dlatego też trudno jest w Polsce wykazać wage gap, właśnie ze względu na to, że rzesza osób pracuje po prostu na niższą stawkę. Tylko i wyłącznie dlatego. Tutaj już nie można różnicować, tak? Nie, można oczywiście, tylko jest to trudne do wykazania w statystykach i jest to temat bardzo trudny, dlatego że populiści bardzo często go poruszają, właśnie żeby pokazać, jak w Polsce kobietom żyje się dobrze i wspaniale, bo jesteśmy liderem światowym, jeżeli chodzi o równość zarobków. Ale wynika to tylko i wyłącznie, i należy to podkreślać, a zazwyczaj się tego nie robi przy tych kleszczących artykułach, że wynika to tylko i wyłącznie z faktu tego, że rzesza osób w Polsce pracuje na niższych świadczeniach płacowych, ale też, że prawo
pracy tak jest, a inaczej skonstruowane właśnie, szczególnie w regulaminach wewnątrzpracowych, że są po prostu widełki, które się z automatu do danego stanowiska przypisuje niezależnie od płci i one też się zdarzają, ale też budżetówka jest trochę skalibrowana na podstawie historycznej, tak po prostu komuna wyrównała wszystko jak walcem w pewnym momencie, ale różnica w płacach w Polsce jest, łącznie z tym, że jak było takie fajne badanie na świecie dotyczące tego, że mężczyźni stereotypowo płacą za posiłki kobietom na randce i wyszło na to, że mężczyzna, gdyby nawet stawiał przez cały miesiąc kobiecie, w sensie cały miesiąc by ją zabierał na te randki i płacił za nią, to i tak różnica w tym, co by na to wydał, a w tym, ile więcej zarabia, i tak byłaby na jego korzyść. Są też takie badania, trochę na śmieszne, na trochę straszne, ale to rzeczywiście no, u nas to umyka, ale jest. Tak, to jest jedna sprawa. Ja też, moja odpowiedź jest nie wiem. W sensie, część kobiet, które wyszło na czarnym proteście i też słucha Radia Maryjna. Część osób, które głosuje na PiS, też brała udział w czarnym proteście, co było moim wielkim zaskoczeniem. Część kobiet z czarnego protestu poparłoby tematy bardzo mocno socjalne, jak wydaje mi się, że bardziej środowisko Radio Maryjne, Gazeta Polska i tak dalej. No ale część nie, bo część to są osoby, które, kobiety na przykład dobrze wykształcone, prawniczki, mające własne biznesy, które uważają, że 500+ to jest po prostu, przekupstwo i w ogóle wręcz powiedziałabym zamykanie kobiet w domach niż jakby zapewnianie godności rodzinom w Polsce, więc na tym polu socjalnym nie dogadamy się, w kwestii praw reprodukcyjnych nie dogadamy się. Co jeszcze? Bo chodzi mi o to, jaki temat połączyłby najwięcej Polek w Polsce, w waszym zdaniem? Zdrowie. To ja mogę tylko odpowiedzieć. Zdrowie. Tylko zdrowie, dlatego że rzeczywiście w Polsce scena polityczna nie jest wierna swoim poglądom przypisywanym do partii bądź do lewicy, prawicy. U nas to jest wszystko populizm, to jest inna sprawa. Prawda jest taka, że u nas też utarło się i to, co mówiła Kasia, że wiele kobiet, które były na czarnym marszu, to są te, które są słuchaczkami Radia Maryja bądź Telewizji Trwam, Boże Święty, ale u nas w kulturze zawsze wynosiło się trochę miskę dla starych diabłów. Mimo tego, że już się do tego kościoła chodziło, to na wszelki wypadek tam się zaniosło tę miskę, żeby w razie W Pieron nam nie strzelił w chatę, a z drugiej strony niby jesteśmy i głosujemy na to, ale głosujemy tylko na część tego, co dana partia reprezentuje. Więc nie jesteśmy skalibrować się, jakie dokładnie poglądy, gdyby wylistować programowo daną partię, ma z tego menu partyjnego ma dany wyborca. I jedynym tematem, który w tym momencie łączy Polki ponad podziałami, jest tylko i wyłącznie zdrowie, ponieważ miejsca, w jakich kobiety rodzą w Polsce, dostęp do badań, kolejki do badań itd., itd. są jedyną rzeczą, które dotykają równo niezależnie od klasy. Nieważne, czy się ma Medicovera, czy jaką inną firmę, bo do szpitala idzie się tego samego i rodzi się może w prywatnym szpitalu, ale do pediatry zazwyczaj się chodzi już normalnie, więc zdrowie jest jedną. Ale co jest znowu, część kobiet, część z nas w ogóle jako społeczeństwa jest za prywatyzacją służby zdrowia i uznaje, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wszystkich bolączek, wszystkiego po prostu prywatyzacja. Z drugiej strony dofinansowanie publicznej służby zdrowia, tak? Pielęgniarek chociażby, które po prostu jest zawodem starzejącym się. Więc nie wiem. Ja nie ukuję teraz rozwiązania, co w tym zdrowiu, w sensie
czy szpitale mają być prywatne, państwowe, czy nie, czy tak, ale to jest jedyne pole do dyskusji, na którym Polki były w stanie stwierdzić, że jest źle i trzeba zmienić. To jest jedyne, co mogę powiedzieć z moich doświadczeń z różnymi badaniami społecznymi. Chciałam tylko dodać, bo zdrowie okej, na takim poziomie hasłowym wydaje mi się wspólne. Tak jak powiedziałaś, jak się wchodzi dalej w szczegóły, to okazuje się, że jest dużo rozbieżności. Tak samo myślę, że z tym zdrowiu to chyba tylko to prawo do rodzenia godnego byłoby, bo i to oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale myślę, że i tak w miarę szeroko, bo na przykład prawo już do terminacji ciąży, w ogóle do planowania rodziny, to już jest coś na maksa kontrowersyjnego, a też dotyczy, w mojej opinii, zdrowia. Tak, ale to już są prawa reprodukcyjne. No tak, ale jak wciąż chodzi o zdrowie kobiet, tak? Więc jakby chodzi mi o to, że właśnie w tym momencie... Jasne, tylko nie w klasycznym ujęciu. I to jest już problem, gdzie byśmy się wykopertnęły jako różne części gdzieś tam światopoglądowe, jako kobiety, tak? Tu by się pewnie dziewczyny nie dogadały, ale jako taka edukacja nie wyjdzie nam, bo wchodzi nam też różne formy edukacji, gendery, nie gendery, to co widzimy przy mówieniu o tym, że dzieci są seksualizowane przez taką, a nie inną edukację, więc to już też możemy wykluczyć. Prawa socjalne na jakim etapie, tak? Też pytanie. Zgadzam się z tym wszystkim. Chciałam zadać pytanie, po co? Po co w ogóle nagle mamy wymyślić takie hasło, które łączy wszystkie kobiety w sytuacji, w której podziały społeczne nie przebiegają tylko względem płci i to dwóch płci, tylko na bardzo różnych innych etapach, znaczy bardzo różnych innych polach. To, że mamy socjalny kongres kobiet, wzięło się z potrzeby tego, że część kobiet nie czuła się reprezentowana na kongresie kobiet, bo to nie są ich prawa reprezentowane przez zupełnie inną klasę społeczną. Mamy po prostu kolejny podział, który sprawia, że na kongresie kobiet, no teraz to się może już troszeczkę zmienia, ale możemy powiedzieć, że z większym prawdopodobieństwem na kongresie kobiet będą osoby, które reprywatyzowały kamienicę w uproszczeniu, a na socjalnym kongresie kobiet lokatorki, które są ofiarami, często ofiarami fatalnej polityki mieszkaniowej. Nie możemy powiedzieć, to tak jakbyśmy zapytali też na przykład, jakie byśmy wspólne hasło wymyślali dla pracodawców i pracowników. Są pewne konflikty, które są wpisane w społeczeństwo i one przebiegają po prostu na wielu różnych polach i dlatego wydaje mi się, że możemy mieć problem z wymyślaniem takiej płaszczyzny, która tak daleko jednoczy tylko według płci. To ja powiem po co, tak? Miłość. Bo jedna kwestia to ciekawe, że panie wymieniły, czy pojawił się temat zdrowia, a przez półtorej godziny to zdrowie w ogóle się nie pojawiło w rozmowie. A druga kwestia, po co? Ja mam taką teorię, że te tematy, które łączą, one są bardzo... w bardzo małym stopniu obecne w debacie publicznej. To, co mi przychodzi do głowy, co może łączyć, to z tym zdrowiem mi przychodzi do głowy bezpieczna żywność. Ale też, co może łączyć? Czyste powietrze. Co może łączyć? Woda, która jest nam po prostu potrzebna, niezależnie od tego, czy jesteśmy, słuchamy Radia Maryja, czy słuchamy to GFM. A to się po prostu rzadko pojawia w tych dyskusjach i w walce. I faktycznie ja już nie mówię, czy kobiety, czy mężczyźni. A tylko tyle tytułem komentarza. Nie wiem, ktoś ma jeszcze pytanie? Może jeszcze ktoś? Ja mam taką. Kasia Brenner. Nawiązując do poprzedniego pytania troszkę, mówiła tutaj pani Kasia o tej takiej dwoistości poglądów, że niektórzy przynależą do jakiejś opcji, natomiast nie przeszkadza im to w wyrażaniu poglądów na jakiś temat troszeczkę odbiegający od tej głównej linii, głównego nurtu, do którego należą. Ale ja chciałam zapytać coś innego. O to, jak pani widzą pozycję Kościoła katolickiego w Polsce jako instytucji? Czy bardzo przeszkadza? Czy jest jakakolwiek szansa na porozumienie? I jaka jest przyszłość? Czy te relacje, czy po prostu wystarczy Kościół katolicki w tej debacie ignorować? Czy powinien on być w jakiś sposób do tej debaty zaproszony? I czy pan zdaniem jest jakakolwiek szansa
na jakiekolwiek porozumienie. Dziękuję. Trudne pytanie. Wydaje mi się, że taką lekcją ważną z historii powinna być transformacja ustrojowa, kiedy po prostu nagroda za zaangażowanie części Kościoła, bo to nie jest tak, że... Zresztą rola w ogóle Kościoła w historii, w ogóle tego okresu, którym ja się zajmuję, nawet jak młodzież występowała w walce o polską szkołę w 1905 roku, no to arcybiskup potępiał te wystąpienia, a to była walka głównie o polską szkołę, tak mówiąc, ocena w ogóle roli Kościoła w PRL też powinna być szara. Natomiast przy transformacji ustrojowej wziął wszystko, co mógł, od kwestii majątku, poprzez właśnie zaostrzenie prawa, do przerywania ciąży, poprzez religię w szkołach i obszary naprawdę naszego życia wszelakie w bardzo dużym zakresie. To, co ja uznaję jako pułapkę, a ja przyznam, że ja jestem czytelniczką, chociaż jestem osobą niewierzącą, to jestem czytelniczką Tygodnika Powszechnego i to nie dlatego, że Rafał Woś tam pisuje, po prostu od lat, bo uważam, że to jest ciekawe pismo czy znak, na przykład, i jest taka pokusa, że z wrażliwymi intelektualistami, czy intelektualistkami, jak panią dyrektor Naczelną Kozłowską w znaku, można rozmawiać i tworzyć jakiś, załóżmy, bardziej otwarty kościół, który po prostu zmieni tę naszą rzeczywistość. W sensie, no, też po stronie Kościoła, że będzie jakaś masa krytyczna i nagle on zmieni się w ten taki mit Kościoła otwartego w działaniu i się pojawi ten Kościół otwarty po prostu wszędzie. I uważam, że to jest fikcja, to znaczy większa część Kościoła katolickiego w Polsce jest niestety, znaczy zaczynając od głowy, bardzo, bardzo konserwatywna zresztą powiedziałabym, pewne dogmaty nie pozwalają na posunięcie się w pewnych sferach dalej. Ja oczywiście doceniam istnienie takich grup jak Wiara i Tęcza, czyli w mojej kwestii tematów tęczowych. To jest kwestia, nie wiem, przynajmniej ludzkiego podejścia do osób homoseksualnych. Ale widzimy, że jakby część Kościoła, hierarchowie po prostu nie mają skrupułów, żeby na przykład toczyć wielką bitwę z genderem i LGBT i w ogóle z całym tym dzisiejszym, że tak powiem, szatanem. To naprawdę skromną pociechą dla mnie jest to, że są jakieś środowiska pod wodzą pana Bolińskiego, z którym ja po prostu po ludzku mogę porozmawiać, a które i tak nie poprą moich postulatów. No to znaczy, no i patrzę sobie na, będąc czytelniczką Tygodnika Powszechnego, tam na przykład promowano pana Zolla, dzisiaj demokratę, po tej stronie demokratycznej, który proponował, żeby kobiety, które poroniły, powinny być poddawane badaniom, bo takim po prostu z urzędu, bo być może to nie było poranienie, a przerwanie ciąży. I ja po prostu jeszcze raz powiem, no, są środowiska, z którymi ja rozmawiać mogę, a z którymi nigdy do żadnego konsensu nie dojdę w wielu ważnych dla mnie sprawach. Natomiast myślę, że w kwestiach na przykład socjalnych, pomocy osobom, nie wiem, niepełnosprawnym, nie wiem, czy przemocy domowej, być może też część Kościoła katolickiego jest w stanie pójść po tej stronie bardziej progresywnej. Ale to z części obawiam się, że po prostu jakiś tylko odsetek. Boję się, że raczej zamiast Kościół wywalić fundamentalistów sekciarskich, nie katolików z Ordo Iuris, raczej idzie z nimi pod rękę i tak przemodelowuje naszą rzeczywistość.
To faktycznie jest trudne pytanie. Mnie się wydaje, że po prostu nie należy traktować w ogóle Kościoła katolickiego jako partnera do dyskusji. To znaczy, jeżeli rozwiązujemy pewne rzeczy na poziomie państwowym, to rozwiązujemy je w rozdziale Kościoła od państwa i nie wiem, czy taka strategia, jaka strategia jest politycznie najbardziej opłacalna, ale moim zdaniem po prostu taka jest słuszna. Jakkolwiek uważam, że należy wspierać inicjatywy w Kościele katolickim, które promują większą otwartość, jak właśnie Wiara i Tęcza, czy też niedawno został uruchomiony przez Klub Inteligencji Katolickiej, czyli no, naprawdę marginalną część Kościoła, działającą chyba głównie też w Warszawie, może w jakichś większych ośrodkach, telefon wsparcia dla ofiar pedofilii. Wydaje mi się, że takie gesty są, one są często bardzo niewygodne w ogóle dla Kościoła, ale myślę, że są ważne, nawet jeżeli działają na marginalną skalę. Przez to uważam, że nie można tak po prostu zamykać tego kontaktu z jakąkolwiek emanacją Kościoła katolickiego. Myślę, że warto budować te partnerstwa, ale myślę, że też no, nie ma co oczekiwać, że zreformujemy swojego partnera do dyskusji w ten sposób, żeby on dyskutował z nami w taki sposób, który no, nie wiem, będzie szanował nasze prawa jak równy z równym, bo po prostu wydaje mi się to zwyczajnie niemożliwe. Więc dlatego wydaje mi się, że ta dyskusja powinna przebiegać z innymi partnerami i na innym polu. Natomiast no, trudno ignorować fakt istnienia tego Kościoła jako instytucji. Natomiast uważam, że należy nie dopuszczać instytucji Kościoła jako partnera do dyskusji o prawach, które są obywatelskie, które są zabezpieczone na poziomie państwowym. I też potrzebne nam są pewne standardy, których do tej pory nadal nie wprowadzono, tak? Ponieważ w ogóle dyskusja z Kościołem w Polsce jest bardzo globalna. Są tematy, które zupełnie w ogóle w żaden sposób w kompetencje Kościoła nie wchodzą, a są przez Kościół podejmowane. A z drugiej strony są chociażby lekcje religii, które nie mają żadnych standardów. Tak, nie ma standardu kształcenia religii w Polsce. No przecież to są... Ja nie mówię, że religia ma wyjść ze szkoły, prawda, że tego nie mówię, bo jest to część, która opowiada o kulturze, która... No, z której wyszliśmy, która nas ukształtowała jako społeczeństwo, jako państwo i ogromna część historii jest związana z Kościołem, aczkolwiek brak standardów nauczania polskich dzieci z jakiegokolwiek przedmiotu wydaje mi się trochę przerażający. Ja mam pytanie o to, czego możemy się nauczyć od doświadczeń za naszej zachodniej granicy i czy faktycznie wszystko, na przykład tak bezpośrednio patrząc na Niemcy, na przykład, jesteśmy w stanie chwalić, bo czasem mam takie wrażenie, że w tej takiej bardziej liberalnej, lewicowej stronie osób troszeczkę mniej czytających takie czyste raporty. Jest taki idealistyczny obraz Zachodu, że tam już wiele osiągnięto, że jest wspaniale, z drugiej strony jak się spojrzy na takie twarde dane, no to jako też taki, nie wiem, ukryty jakiś konserwatyzm niemiecki, na przykład na rynku pracy jest jeszcze bardzo mocno obecny i wręcz to, co osiągnął PRL w tej kwestii uznania kobiet na rynku pracy, no w zasadzie tam są większe problemy mentalnościowe takie na miejscach pracy. Czy są jakieś błędy Zachodu w tej kwestii, które Pani zdaniem są takie, których nie powinniśmy powielać i co jest dobrego stamtąd? Myślę, że zwracamy się ku innym państwom i po prostu szukamy dobrych praktyk i z tego to wynika. Natomiast myślę, że nie jest też tak, że bezkrytycznie patrzymy na jakiś wyidealizowany obraz feminizmu z Zachodu, bo raz, że myślę, że raczej nikt tak nie uważa, że feminizm ma tak wiele twarzy, że trudno było po prostu coś skopiować jeden do jednego. Tak, no to tyle chciałam dodać. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie błędy, raczej myślę, że wszystko jakoś tak się dosyć dynamicznie rozwija i myślę, że w pewnych, tak jak rozmawialiśmy, tak jak przy wcześniejszym pytaniu to się pojawiło, mam wrażenie, że nie można tylko patrzeć na walkę o prawa poprzez pryzmat płci, to znaczy jest tak wiele różnych innych linii, które nam to przecinają, tworzą różne konflikty społeczne, że
jak będziemy się skupiać tylko na płci, to coś nam zacznie umykać. Jakby oczywiście, że jako społeczeństwo coś, co nas łączy, to jest bezpieczeństwo i czyste powietrze, natomiast no, kobiety jako kobiety raczej nie potraktują tego tematu, który ich łączy, bo, no, bo jest to temat taki, no powiedziałabym, ogólnospołeczny, który dotyczy wszystkich, a nie dotyczy wszystkich kobiet. Więc z tego względu to może takie trochę adwokatem tego ostatniego pytania. Więc tylko tyle mam do zadania, bo szczerze mówiąc nie wiem, jakie mogłabym błędy wymienić w jakimś takim rozwoju feminizmu, bo po prostu nie za bardzo wierzę, że on się tak rozwija w taki linearny sposób. Mało mam do dodania, bo szczerze rzeczywiście musiała się przyjrzeć każdemu państwu z osobna, czy też państwu jak Skandynawia, które w tej sferze socjalnej czy pracowniczej dla mnie są wzorem i też zawsze ruch feministyczny patrzył na to, co się dzieje wokół. W sensie się powinniśmy po prostu rozglądać na to, co się dzieje. Nie tylko w kwestii praw kobiet, w kwestii praw pracowniczych, organizacji, nie wiem, robienia spółdzielni i tak dalej, i tak dalej. Tak jak feministki sprzed 100 laty patrzyły na Finlandię, gdzie kobiety uzyskiwały prawo wyborcze i po prostu szeroko to komentowały i chciały mieć to też u siebie. Oczywiście to było o wiele trudniejsze, biorąc pod uwagę sytuację zaborów. Natomiast to potem wytworzyło swego rodzaju kulę śniegową, która te prawa u początków niepodległości przyniosła. No, krótko mówiąc, jeśli widzisz, że jest tam konserwatyzm i w niektórych obszarach powiedzmy, a powiedziałabym bardziej po tych obszarach NRD-owskich, na tych obszarach NRD-owskich, no to rzeczywiście no, jest pewna też kwestia mentalna do przerobienia, ale nawet jak patrzymy na ruchy skrajnie prawicowe czy Le Pen we Francji, no to to są skrajne prawice, które nie przystają do siebie. To jest skrajna prawica, która w kwestiach obyczajowych jest znacznie bardziej do przodu niż polskie ruchy narodowe, konfederacje i tak dalej. To znaczy chadecy niemieccy są po prostu o wiele bardziej postępowi niż Platforma Obywatelska. Więc także w kwestii praw kobiet, więc... No, ale przyznam, że takiego konkretnego wyliczenia na plus i na minus nie mam, co do każdego z krajów. Ogólnie pojmowanie praw kobiet na całym świecie jest niezwykle trudne, dlatego że co kraj to obyczaje, tak naprawdę co kraj to inna kodyfikacja, inna historia, inne nacechowanie kulturowe. Dlatego gdzieś tam moje pytania o współczesny feminizm, o to, czy on jest jeszcze stymulujący do tej sytuacji, też się wzięło, bo moim zdaniem feminizm już się troszkę wyczerpał, musimy mówić o humanizmie. Właśnie dlatego, że te potrzeby kobiet są już tak bardzo często takie same jak mężczyzn. Szczególnie jeżeli chodzi o te potrzeby socjalne, o potrzeby wsparcia, bo dotykają nas te same problemy. Żyjemy w świecie, gdzie rzeczywiście, szczególnie w Polsce, nie jest tak źle z tą równością, chociaż ona oczywiście nie jest całkowita. Nie zmienia to faktu, że jeżeli my mówimy o dobrych praktykach przenoszonych z kraju do kraju, to ja bym bardzo uważała, dlatego że Stany Zjednoczone, które były gdzieś tam dla nas w pewnym momencie synonimem feminizmu, walki i postępu, kiedy były zbyt nowatorsko i innowacyjne, kiedy Obama zaczął zbyt mocno mówić o równości, no skończyło się regresem, tak? Mamy Donalda Trumpa, który no, w tym momencie nie pomaga. Tak bym to ujęła, więc nie da się przenieść rozwiązań z kraju do kraju. I tak naprawdę i prawo, i świat kształtuje się tu i teraz i trzeba się skupić na tym, jakie są postulaty tak naprawdę ulicy, bo na marszach dowiemy się wszystkiego, a od adwersarzy tych marszy dowiemy się drugiej części prawdy, gdzieś
trzeba się odnaleźć po środku. Jest jednak coś, co łączy, to jest traktowanie przez media, traktowanie kobiet w polityce dosyć przedmiotowo. Jest łódzkie medium, które opisuje fryzury pani prezydent, ale były media hiszpańskie, które zajmowały się panią minister obrony, były media chorwackie, które zajmowały się panią premier oraz potem kandydatką na komisarza. No jednak wykształcenie mediów, czy też profilowanie mediów, no jednak w Europie... Nie tylko w Europie, Australia... No normalnie, w świecie cywilizacji zachodniej, może tak, jest bardzo podobne. Teraz jest pytanie, jak to przełamać. Druga rzecz dotyczy Kościoła, to znaczy jest pytanie, czy odrzucając rozmowę z Kościołem katolickim, nie robimy sobie krzywdy. Ponieważ scena religijna w Polsce jest bardzo pluralistyczna, nie mówię o pluralizmie w Kościele katolickim, tylko o pluralizmie wyznań. Mamy wspólnoty wyznaniowe, w których kobiety są liderkami. Szefową Kościoła katolickiego Maria Witów jest kobieta. Kobiety są biskupkami w kościołach protestanckich. Teraz jest pytanie, czy nie zapraszając wspólnoty religijne do rozmowy o kwestiach społecznych, no nie zamykamy sobie pewnego pola do działania. Trzecia rzecz, chodzi o pracę nieodpłatną kobiet w domu. I pytanie, czy ta kwestia prowadzona przez INSPRO, nie wiem, ile lat, 13. No dobrze, nie łączy ludzi różnych bajek politycznych, bo z tym się wiążą usługi społeczne, z tym się wiąże kwestia emerytalna, dramat kobiet, które będą przechodziły na emeryturę, bowiem nowy system emerytalny wali system emerytury kobiet. Jest pytanie o ważenie emerytur, jest pytanie o tak naprawdę wskaźniki emerytalne. Czy to także nie będzie płaszczyzną pewnego porozumienia? Nie wiem, jak to przełamać, to znaczy wydaje mi się, że to się wpisuje, to o czym Pan powiedział, to jest problem generalnie kryzysu mediów jakoś tam związanego z kryzysem demokracji, być może często, którego źródła często się upatruje w kryzysie prasy drukowanej i przeniesienia tego wszystkiego do sieci, jakoś tam związanego z tym wzrostu populizmu, fake newsów i tak dalej. Nie wiem za bardzo, jakie jest remedium na te wszystkie problemy, które są wspólne bez wątpienia dla mediów i w Polsce, i za granicą. Ja też nie chciałam, żeby z naszej rozmowy wyszło, przynajmniej z mojej wypowiedzi, że uważam, że po prostu to są tak specyficzne polskie problemy. Po prostu się zajmuję też nawet specyficzną grupą, jak zaznaczono na początku, raczej mogę się wypowiadać o swoich obserwacjach w tej konkretnej grupie. Natomiast no, nie wiem, jak jest też w mniejszych ośrodkach, nie jestem badaczką i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o... zaraz drugie pytanie, czy... Kościoła. Aha, kościoła. No, wydaje mi się, że można rozmawiać z każdym i na pewno warto. Natomiast w moim odczuciu, jeżeli decydują się losy kształtu państwa, no to w moim poczuciu należało po prostu rozdzielić od jakiejkolwiek religii państwo i te kościoły. Nie sądziłem, czy to jest politycznie opłacalna strategia. Nie jestem polityczką. Być może to pan ma rację, natomiast no, mówię tylko, jakbym ja zrobiła, gdybym podążała za głosem swojego serca, ale na pewno nie jestem polityczką, nie wiem, co się bardziej opłaca, co przyniesie lepsze efekty. Kościół ma katolicki, bo rozumiem, że chodzi o inne wspólnoty, no to z innymi wspólnotami oczywiście można sobie rozmawiać, ale o nas, no cóż, no...
Raczej chodzi mi nam o to, że jest jeden kościół, który de facto sprawuje dużą część władzy w państwie i ma wpływ na ustawodawstwo, z którym się po prostu nie da rozmawiać, bo jakoś silniejszy nie będzie rozmawiał. To jest zawsze tak się w polityce robi, tak? Jak się przychodzi do dużej partii, a jest się małym żuczkiem, to też się niewiele ugra wewnątrz tej partii. Przepraszam, ale rozmawiałem, kiedy robimy rozmowę ze wszystkimi wspólnotami, można rozegrać Kościół katolicki, budując wcześniej pewne porozumienie, nić porozumienia z kościołami mniejszościowymi. To jest kazus ustawy antyaborcyjnej. Jest bardzo radykalne, prokatolickie stanowisko Kalwinów, ale jest tam kazus, jest to jedno zdanie. Jesteśmy przeciwko wpisywaniu tego prawa do prawa publicznego. Można było to bardzo ładnie wykorzystać. To jest stanowisko z roku 91, żeby było śmiesznie. Kościół reformowany w roku 91 powiedział, nie chcemy tego wpisania tego zakazu do prawa publicznego. Tak? To jest kwestia naszego sumienia. Myślę, że osoby, które są w tym kościele, mają takie samo prawo, żeby przyjść na czarny protest, to wyartykułować i rozesłać swój list w tej sprawie do mediów. I ta wspólnota powinna też mieć inicjatywę, żeby to zrobić. To znaczy, no też nie zakładajmy, że po prostu jako osoby, które działają w ruchu feministycznym, czy lokatorskim, czy jakimś, po prostu wiemy, co, która, jaka mała wspólnota, mniejsza lub większa, jakie ma zdanie na konkretny temat, nie? To jakby tutaj myślę, że w wielu sprawach jest nie tylko kościoła, ale różne organizacje łączą się w sprzeciwie wobec Zielonego Expo chociażby, którym jest w innych tematach nie po drodze, ale też musi być musimy na początku chyba wiedzieć, że istniejemy i że mamy poglądy, nie? Jakieś w danej konkretnej kwestii. Czy można rozgrywać kościoły przeciwko głównemu kościołowi, to jest już temat, który jest, ja myślę, że bardziej, jest to polityczne, bardziej chyba filozoficzne, bo nie mamy na tyle siły, żeby w ten sposób politycznie działać. Jak już jesteśmy przy tych kościołach, to nie jest kwestia siły, nie siły, ale chociażby przykładu z naszego łódzkiego podwórka, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale w Łodzi powstaje dokument antydyskryminacyjny, standard antydyskryminacyjny i prace nad tym dokumentem zostały zaproszone bardzo szeroko różne środowiska, w tym wszystkie kościoły wyznaniowe, jakie znajdują się na terenie Łodzi. Więc jest tam skoro ugodno, od popów przez wszelkiego rodzaju, i tutaj mi zabraknie oczywiście słowa pasterzy, jak to się nazywa w tych wszystkich pastorów, tak? Przepraszam. Jest również w synagodze. Rabin. Przepraszam, ja mam anginę, chciałem pytać różne rzeczy. I przyszli wszyscy, oprócz przedstawicieli kurii, którzy byli zaproszeni dwa razy. Więc jeżeli my chcemy kogokolwiek z kimkolwiek rozegrać, z kimkolwiek dyskutować, ustalić, to najpierw ten ktoś musi przyjść. Ale oni nie przychodząc dali się rozegrać. Widocznie im na tym nie zależało. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście to jest bardzo częsty problem przy takich dyskusjach, bo jeżeli strona, w tym przypadku kościołem, taką dyskusję na temat chociażby praw reprodukcyjnych, praw kobiet organizuje na konwencie biskupów, to dyskutują tam biskupowie. Kropka. Jeżeli my dyskutujemy jako środowiska kobiece, czy jako fundacja, i tak dalej, to wtedy strona kościelna nie przychodzi. Tak się ganiamy jak takie koty. I sobie raczej nie porozmawiamy póki co, bo widocznie nie ma w tym jakiejkolwiek woli, więc na razie to jest dyskusja na poziomie, co byśmy chcieli, jak byśmy chcieli zrobić, ale nie mamy narzędzi, bo musi być wola z dwóch stron, a bywa różnie po jednej i po drugiej stronie też nie ma co się wybielać. Jeżeli chodzi o język mediów, to przez 100 lat nie byliśmy w stanie unormować posłanki. 100 lat nam zajęło. I nadal jest. Szału nie ma i nadal same kobiety mają problem z tym, żeby używać żeńskich końcówek. Tak, bo nie wszystkie panie posłanki życzą sobie być posłankami, chcą być paniami posłami, pos,
posłami, chcą być paniami radcami, chcą być paniami, chcą być po prostu paniowane, kropka. I nie jesteśmy w stanie zwalczyć tego we własnym sumieniu jako kobiecym, a media są różne, mają różne standardy i to nie jest problem tylko Polski, bo za występy medialne zdarzało się kobiety ukamienować w różnych krajach, zdarzało się obwinić kobietę o rozwiązłość za to, że była prezenterką, ba, kobiety prezenterki w mediach były gwałcone i palone żywcem za to, że były nimi. Więc nasz dyskurs jest naprawdę taki trochę mały, bo my mówimy o tym, że kobiety w mediach są gorzej traktowane, bądź opisuje się ich fryzury. No ale to świadczy o standardzie, ale przede wszystkim kobiety w mediach są niedoreprezentowane w Polsce. Ja bym się na tym skupiła, bo to, czy no, ktoś to czyta, trzeba z tym walczyć i możemy to robić oddolnie, ale to, że się kobiet nie zaprasza na dyskusję powyborczą, kiedy w wyborach samorządowych wziął 56% kobiet, no to z całym szacunkiem. Więcej kobiet niż mężczyzn w tamtym roku głosowało w wyborach samorządowych. Ekspertami, którzy rozmawiali o wynikach tych wyborów, byli sami chłopcy. No to z całym szacunkiem. Dlaczego nie rozmawia się o wyborach większości społeczeństwa? Przepraszam bardzo. Żadna kobieta nie reprezentowała żadnego środowiska. I tu jest problem. Bo to, czy w Australii właśnie pani premier, kiedy okazało się, że używa bardziej mocnego języka, niż by się spodziewano po kobiecie w Australii, nie wiem czemu, nazywano kobietą jedną z tych kobiet, które noszą noże, to jeszcze przeżyje. Ale to, że my nie mamy szansy się wypowiedzieć sama o sobie, to jest smutne. I na końcu te emerytury. Ja jestem politykiem społecznym z wykształcenia pierwotnego. I jest mi smutno, jak się mówi o tym, jak bardzo kobiety skorzystały z 500+ w Polsce, bo one oczywiście skorzystały, ale odpływ, jaki był z rynku pracy kobiet, dlatego że wcześniej zarabiały tak mało, że nie opłacało im się zostać na 500 000 zł, to jest dla mnie przerażające. Podoba mi się, jestem przerażona tym, że mi się podoba. Propozycja, która już weszła w życie, dawania kobietom emerytur za to, że wychowywały dzieci, bo one wychowywały ludzi, którzy, daj Boże, będą w systemie redystrybucyjnym pracować na nasze emerytury, tak? One wychowywały tych zarabiaczy, kolokwialnie mówiąc, więc no trzeba, nie można ich zostawić samym sobie, a musimy pamiętać o tym, że kobiety w Polsce są obciążone tak zwaną linią opiekuńczości, czyli a, po pierwsze, najpierw opiekują się swoimi dziećmi. Jak dziecko, nie daj Boże, trafi się niepełnosprawne, to opiekują się tym dzieckiem. C, jeżeli któraś z pań bądź panów, głównie pań, jeżeli któraś z pań ma synową i na nią psioczy, to ja bym radziła przestać, bo w 80 przypadkach to ta synowa będzie się paniami zajmować, a nie pani syn. Bo kobiety w Polsce żyją w systemie na kanapkę. Zajmują się i starszymi, i młodszymi, więc są taką wewnętrzną szynką, która jak stanie się starsza, to nią też trzeba się opiekować i będzie żyła z mopsu i z subsydiów na węgiel. I to jest przerażające, oczywiście, że jest, tyle tylko, że to też dotyczy danej grupy społecznej. I co? I znowu wyjdziemy tymi kobietami na ulicę, tymi opiekunkami, tymi, które nie będą miały emerytury. Białe miasteczka i marsze kobiet rozgramia się szybko, a szczególnie starszych, schorowanych. Media też nie przychodzą, szału nie ma. Nikt tam Rejtana nie będzie szat rozdzierał, to nie są rolnicy, żeby kapustę wrzucić na rondo. Rzeczywiście te kraje, to też wynika z naszej dyskusji, tak już gdzieś tam szłam ku końcowi, że w Polsce walczy się, jeżeli się jest kobietą, nie o prawa kobiet, nie o to, żeby mieć równouprawnienie, czy jakieś tam górnolotne wizje świata. W Polsce walczy się o godność, o prawa socjalne i o to, żeby być traktowanym jak człowiek. I tyle chyba mam w tym temacie. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Może nie do końca to jest pytanie, ale tutaj kilka spostrzeżeń.
panie mówiły na temat nowego pokolenia, które wyszło na ulicę w trakcie czarnego protestu, zwłaszcza tutaj w Łodzi, to jest naprawdę niezwykłe, zwłaszcza, że po transformacji ustrojowej to Łódź stała się największym tutaj bezrobociem dla kobiet, jednak te tysiące kobiet, które opuściły fabryki zlikwidowane, nie bardzo wiedziały, co ze sobą zrobić. W Łodzi panowała ogromna depresja, a także feminizacja biedy. To jest też określenie, które jakby tutaj powstało dawno temu. I cieszę się, że to nowe pokolenie, które na bazie internetu, na tego, co mogą wyczytać, co się w świecie dzieje, faktycznie wystąpiło, ale nie ma co liczyć na starsze kobiety, w każdym razie nie w dużym stopniu na to pokolenie wstecz, bo one po prostu nie wyszły z tej depresji. Zostały w pewien sposób stłamszone, więc Łódź jest dosyć specyficzna pod tym względem i mam nadzieję, że właśnie panie działaczki tutaj ogromną rolę spełniają, wiodąc tą młodzież ku, jakby się mówi, światło, bo starsze pokolenie naprawdę nie ma tutaj. Są pewne środowiska oczywiście, czy uniwersyteckie, czy średniej klasy, które coś tam miały do powiedzenia, natomiast większość z tych robotnic nie. I druga rzecz, która mi się tak rzuciła, bo była też dyskusja na temat, dlaczego panie unikają polityki, że coś działają na niskim szczeblu, a ja mam iść dalej, to się wycofuję. Ja tutaj z doświadczenia też wiem, że to jest kwestia jakby wsparcia w domu. Bardzo często, jak się kobieta w coś tam bawi na krótko, to panowie przymykają oko. Jak już to zaczyna być na poważnie, ale po co tam pójdziesz? Kto cię będzie słuchał? Jak ty w ogóle znajdziesz na to czas? Nie będzie cię w domu? Jak ty to sobie wyobrażasz? Myślę, że ten brak wsparcia dla kobiet to jest główna przyczyna, że one nie idą dalej. Może warto też nadmieniać to, jak to się mówi już od przedszkola, że jednak partnerstwo jest niezwykle ważne i jeżeli mężczyzna się w czymś realizuje, to warto, żeby ta kobieta również realizowała się, jeżeli ma cel i ma co do powiedzenia, prawda? I zwłaszcza, że walczy o coś dobrego. Jak to zrobić? Sama nie wiem. Ale może przy tych wszystkich dyskusjach nigdy nie ma o tych partnerach, o tym, kto powinien wspierać te kobiety, bo taka jest prawda, że mają dużo obowiązków w domu. Jeżeli jeszcze w tym domu jakby są deprecjonowane i nie ma tego wsparcia, tylko się mówi, po co ci to i będą się z ciebie śmiać, tak jak po czarnych protestach, proszę zauważyć, jakie były komentarze polityków na temat wyglądu, na temat tych kobiet, bardzo, bardzo bolesne i niegrzeczne. I to jest przykre. Myślę, że warto też do mężczyzn adresować pewne zwroty, żeby starali się w tych domach trochę inaczej traktować te kobiety, jak naprawdę chcą coś ważnego w życiu zrobić. To tyle. Może nie pytanie, ale tak chciałam dodać do tej dyskusji. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że to trochę też nie jest tak, że my żeśmy się gdzieś uchowały, nie wiem, pod strzechą i nic nie robiły z tym, żeby do tej polityki wejść. Kobiety próbują do polityki wejść od wielu dekad. I kobiety zmieniają się dla polityki, chociażby biologicznie, nie wiem, czy państwo wiecie, ale głos kobiecy, żeby był bardziej słyszalny, po prostu na przestrzeni ostatnich 100 lat zmienił się, po prostu zbliżył się, chyba obniżył, tak? Mężczyźni mają niższy niż kobiety. Więc równamy w temże głosu do mężczyzn, dlatego, żeby być bardziej słyszalnymi, po prostu fizycznie. Więc my ewoluujemy nawet, jeżeli chcemy to mówić brutalnie. A jeżeli chodzi o partnerstwo, to rzeczywiście trochę tak jest, że nie wiem, czy państwo zauważyli taki fenomen medialny, jak jest mężczyzna polityk, to on sobie jest, a jak jest kobieta polityczka, to zawsze jest pytanie, czy ma męża, kim jest jej mąż, i jak wygląda, czy ma dzieci, i czy są odchowane, i kto je odbiera w przedszkola. Więc zasadniczo rzeczywiście istnieją te podwójne standardy i my je trochę
cały czas zasuszamy gdzieś tam, klikając na tych pudelkach czy innych cudach, żeby sprawdzić rzeczywiście, jak ten mąż ogórek wyglądał i czy ta jej córka to rzeczywiście miała to świadectwo z czerwonym paskiem, no i rzeczywiście jak te fryzury zdanowskie się przez lata zmieniały i czy ta skarpetka Beaty Szydło to jej się naprawdę odcisnęła na tej nodze i ona to tak zmieniła tę garsonkę. Jesteśmy bardzo krytyczni dla naszych koleżanek w polityce i pozwalamy też na takie komentarze. Nie bronimy kobiet, bo może jesteśmy, jeżeli inna kobieta jest na drugiej stronie barykady, to jesteśmy bardzo zaciętymi przeciwniczkami. Rzeczywiście nie dajemy sobie często szansy na pewne ponadpartyjne po prostu porozumienie, tak jak nasze prababki porozumiewały się, bo nie miały wyjścia. Jeżeli chciały coś w Sejmie powiedzieć, chciały być usłyszane, to musiały się dogadać najpierw między sobą. A my trochę dziś w imię interesów partyjnych dajemy szansę na to, żeby się nie wypowiadać, czyli że my często pomimo tych podziałów partyjnych mamy podobne potrzeby, tak? I o podobnych rzeczach chciałybyśmy mówić. Więc rzeczywiście dużo przed nami i mam nadzieję, że będziemy ewoluować. I też socjalizacja dziewczynek też jest trochę inna już teraz. Wychowanie w szkole, bo ja pamiętam i to mi zarzucono na ostatniej debacie, to jest mój ulubiony przykład, jak ja siedziałam w szkole, a ja piszę okropnie, w ogóle jestem zwykle niechlujnym człowiekiem, co widać, wszystko mi zawsze leci i zawsze było, bo ja mam skanerz brudny, zeszyty, pozaginane te rogi i w ogóle pasterz jak pies. Po czym był mój kolega, który brazgrał tak samo i moja nauczycielka mówiła, no nic, najwyżej Jaś, lekarzem zostaniesz. Więc rzeczywiście ta różnica chociażby w podejściu do tego, jakie komunikaty były do nas wysyłane, była bardzo różna, tak? Bo ja się bojąc kawać tam usiąść, tam już się nie mądrzy i nasłuchała się gdzieś teraz opowiadać głupę. Koledzy często mieli po prostu inny komunikat, kiedy się odzywali. I teraz szkoła też się zmienia, szkoła jest świadoma tego, że socjalizacja już na tym poziomie ma bardzo duży wpływ tego, gdzie dalej zejdziemy, tak? Już sam głupi samorząd szkolny jest coraz częściej miejscem, gdzie już dziewczynki zaczynają swoją karierę. Ja wiem, że też... Ach, dobra, to my już kończymy, zasadniczo tak. To ja niestety muszę podsumować do tego, że prelegentki nam nasze wspaniałe bardzo długo służyły, radzą i wiedzą i myślę, że z dzisiejszego spotkania powinniśmy zapamiętać to, że Polki jeszcze mają dużo przed sobą i głównie te prawa socjalne mogą nas połączyć i rośnie nam nowy model Polki, który już nie będzie tak uległy, miejmy nadzieję. Ja bardzo dziękuję i Państwu, i naszym prelegentom.